Witamy w podcaście Studyjnie. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Studyjnie. Ja nazywam się Kacper Krotecki, a moim, a właściwie waszym gościem jest dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej w Instytucie Ekonomiczno-Społecznym, a także przewodniczący konferencji rektorów uczelni ekonomicznych. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie rektorze, pozwolę sobie naszą rozmowę rozpocząć trochę od wspomnień, od powrotu do czasów studenckich. Pan jest absolwentem naszej uczelni, stąd moje pierwsze pytanie: dlaczego wybrał pan akurat Uniwersytet Ekonomiczny jako swoją alma mater? Było to, jak Państwo na pewno wiedzą dość dawno, ja w 1978 roku rozpocząłem studia. Brałem pod uwagę kilka kierunków. Ja się bardzo światem interesowałem, i brałem pod uwagę filologię obce. Kilka kierunków, między m.in. skandynawistykę i geografię. Bardzo poważnie geografię, dlatego że to, była, to był mój ulubiony przedmiot. Właśnie to zainteresowanie światem. Nawet byłem, startowałem w olimpiadzie geograficznej, zostałem laureatem, finalistą Olimpiady, co dawało mi. Wolny wstęp bez egzaminów na geografię i złożyłem dokumenty na geografię na UAM, ale zmieniłem decyzję. Stwierdziłem, że geografia może pozostać moim hobby, natomiast trochę to będę mógł wykorzystać na studiach właśnie na ówczesnej Akademii Ekonomicznej w na kierunku handel zagraniczny. To było takie trochę połączenie właśnie i zainteresowania światem i językami obcymi, ale stwierdziłem, że ekonomia może jest, będzie lepszym wyborem z punktu widzenia przyszłej pracy i całego życia. Rozumiem. Na pewno pan rektor też ma taką historię ze studiów, którą można uznać za najciekawszą, najbardziej zwariowaną. Każdy z nas pewnie ma takie wspomnienia sytuacji, do których chce się wracać czy lubi się wracać. Czy mógłby się pan rektor z nami podzielić taką najciekawszą historią ze studiów? To jest wbrew pozorom bardzo trudne pytanie. Ja może odpowiem trochę nie tyle, może wymieniając, bo oczywiście takich różnych anegdotek każdy z nas ma, zbiera w trakcie studiów wiele, ale ja chciałbym może powiedzieć o czymś innym. Właśnie wymieniłem celowo tę datę, kiedy rozpocząłem studia, żeby podkreślić, że właściwie te nasze studia, ten okres studiów, to były trzy różne epoki. Tak trochę może przesadzając, tak bym to określił, rozpoczęliśmy końcówce Gierka. W trakcie studiów przeżywaliśmy, śledziliśmy powstanie Solidarności, strajki, również strajki studenckie, a kończyliśmy w stanie wojennym. To było niesamowite doświadczenie, to uczestnictwo w historii właśnie i to potem się przekładało na bardzo konkretne nasze Doświadczenia na przykład ze studium wojskowym, bo to były takie czasy: mieliśmy studium wojskowe na terenie uczelni, wierzyliśmy w to, że możemy zmienić te zasady funkcjonowania, dyskutowaliśmy taki był to okres z kierownictwem studiów. Więc tych doświadczeń, tych wspomnień, właśnie losów młodych ludzi gdzieś na tle wielkiej historii. No oczywiście dopiero z czasem wielu z nas zrozumiało, jakie mieliśmy w tym sensie szczęście, że w tak ciekawym okresie studiowaliśmy. Rozumiem. Pozostając w temacie wspomnień. Na pewno też pan rektor ma taki przedmiot, czy też prowadzącego, prowadzących, co do których też jak się sięga pamięcią, to zawsze pojawia się uśmiech na twarzy i takie dobre wspomnienia. O taką właśnie osobę, czy też przedmiot zapytam o osobę, która zapadła panu rektorowi w pamięci, albo po prostu o przedmiot, który też zapadł panu rektorowi w pamięci. Jest tego sporo, i to są właśnie dobre wspomnienia, właśnie mimo tych burzliwych czasów, mimo tego, że to przecież była, jak to się teraz mówi, głęboka komuna, to mam wiele dobrych wspomnień, i z czasem coraz bardziej też doceniam te przedmioty bardziej ogólne, które okazały się zdecydowanie bardziej trwałe. Na przykład cały cykl przedmiotów z zakresu prawa, w tym wykład z profesorem Hołowińskim. niesamowite doświadczenie, które mi zapadło w pamięć, ale także na przykład ćwiczenia wtedy z młodym doktorem, ćwiczenia z przedmiotu, którego nazwa brzmi też historycznie, ekonomia polityczna kapitalizmu, ale była to świetna lekcja ekonomii w tamtych czasach, Doktor Rekowski. Wiele takich przedmiotów było, uczyliśmy się naprawdę całkiem sensownych rzeczy, jak zresztą potem się okazało, w tych zmienionych zupełnie warunkach, kiedy komunizm się skończył, ta wiedza pozwoliła nam uczestniczyć, a także wpływać na, na zmiany tego wszystkiego, na rzeczywistość. Czytnego, na rzeczywistość tak. Dobrze, ostatnie pytanie z tej sekcji dotyczącej czasów studenckich. Pan zdecydował się na uczelni pozostać i rozpocząć swoją karierę naukową. Zapytam, dlaczego i też dlaczego akurat w tej dziedzinie i specjalności, tego na początku nie wspomniałem, pan rektor specjalizuje się w kwestii rynku pracy, zabezpieczeń społecznych czy systemów emerytalnych. Dlaczego kariera naukowa na UEP, i dlaczego zainteresowanie akurat tą dziedziną, która na pierwszy rzut oka, tak jak pan rektor wspomniał, nie jest do końca powiązana z kierunkiem studiów, który pan ukończył? To prawda, to trochę była kwestia przypadku, ale nigdy nie żałowałem, że tak to się potoczyło. Dlaczego prasa naukowa to nie był przypadek? Ja to z domu wyniosłem, mój ojciec był profesorem. W zupełnie innej dziedzinie, biologiem. Natomiast no dla mnie praca naukowa zawsze mnie pociągała. Uważałem, że to jest takie ciekawe życie, praca właśnie nauczyciela akademickiego, badacza. Więc to tak. Natomiast akurat w tym miejscu to powtórzę trochę przypadek, akurat taka możliwość w tym miejscu, wtedy to był Instytut Polityki Społecznej się pojawiła i ja uznałem, że to jest bardzo ciekawa problematyka, musiałem wiele rzeczy nadrobić, jeżeli mhm. chodzi o wiedzę z tego zakresu, natomiast miałem dobre przygotowanie ogólnoekonomiczne, wiedzę o świecie, właśnie wiedza, znajomość języków, co bardzo pomogło w tej problematyce i stwierdziłem, że to się bardzo dobrze stało, dlatego że ta dziedzina, którą się zacząłem zajmować, naprawdę mnie wciągnęła i stwierdziłem, że to jest kapitalny przedmiot badań, pozwalający też lepiej zrozumieć świat wokół nas i to jest dla mnie też argument zawsze. Rozumiem. Bardzo dziękuję za takie wprowadzenie dotyczące tej kariery naukowej na uczelni, i jakby pozostając dalej w uczelni. Pan dalej jest naukowcem, pan dalej prowadzi badania, ale od 2016 roku ma pan również zaszczyt i przyjemność być głównym gospodarzem naszej uczelni, czyli rektorem. Zapytam o największe wyzwania w przewodzeniu i prowadzeniu takiej organizacji, jaką jest uczelnia wyższa. To jest, tak jak pan bardzo słusznie powiedział, ogromny zaszczyt. Traktuję to jako też okazję do spłacenia długu wdzięczności, jaki zaciągnąłem wobec uczelni, w której właśnie studiowałem, która zapewniła mi wspaniałą pracę, możliwość rozwoju. Wyzwanie jest sporo i one częściowo są zawsze takie same. Każdy rektor kolejny, który staje wobec właśnie kierowania uczelnią, to jest duży organizm. Mamy ponad 900 pracowników, mamy około 8000 studentów. To jest bardzo duża społeczna, więc odpowiedzialność za losy tych ludzi jest podstawowa. Natomiast oczywiście akurat Wasza pierwsza kadencja przypadła na dodatkowe, jeszcze okres dodatkowych wyzwań, duża zmiana ustawy. No, każdy rektor borykał się z jakąś zmianą, ale ta zmiana była wyjątkowo głęboka. Musieliśmy zmienić zasadniczo strukturę uczelni Uchwalić zupełnie nowy statut. Zmieniły się też zasady finansowania na gorsze, na, na mniej korzystne dla naszych uczelni. Także tych wyzwań jest sporo, ale wydaje mi się, że dzięki nieprawdopodobnemu zaangażowaniu całej naszej społeczności radzimy sobie z nimi. Nasza społeczność miała niesamowitą, niezwykle przyjemną okazję. W 2019 roku wspólnie świętowaliśmy w murach wtedy naszej uczelni, kiedy było to. W pełni możliwe, świętowaliśmy pierwsze miejsce w rankingu perspektyw. Od lat utrzymujemy się w czołówce. Oczywiście rywalizujemy z naszymi zaprzyjaźnionymi uczelniami z Warszawy, natomiast cały czas jesteśmy w tej czołówce. Co Pana zdaniem jest przyczyną takiego sukcesu i co sprawia, że UEP to od lat znacząca uczelnia ekonomiczna w naszym kraju? Tak, cieszyliśmy się rzeczywiście z tego miejsca, chociaż do rankingów podchodzimy bardzo spokojnie i, i zdajemy sobie sprawę, że. Każdy tego typu ranking jest zawsze oparty na wielu subiektywnych wyborach, także ze spokojem i przyjmujemy awanse i czasami pewne spadki. Natomiast tak, utrzymujemy bardzo mocną pozycję i to jest za nas najważniejsze. Mamy bardzo zdrowe fundamenty. Te fundamenty to jest bardzo dobra polityka kadrowa. Mhm. Jesteśmy niezwykle silną, kadrową uczelnią. Mamy bardzo wielu Pracowników o wysokich kwalifikacjach i naukowych, i dydaktycznych, i jesteśmy też bardzo rzetelną uczelnią. W tych wszystkich wskaźnikach dotyczących warunków studiowania jesteśmy zawsze w czołówce. W porównaniu z wieloma innymi uczelniami mamy też silną pozycję naukową. Więc to jest taki dobry miks bardzo dobrej polityki kadrowej. Pozycji naukowej i warunków studiowania. I ostatnio też, tak jak pan rektor wspomniał, nie przywiązujemy wielkiej wagi do rankingów, ale ostatnio też pojawił się ranking tego, że jesteśmy jednym z lepszych pracodawców dla właśnie pracowników naukowych, nauczycieli akademickich, więc dobrze tutaj żyć, dobrze tutaj pracować. Szkolnictwo wyższe to obecnie jest bardzo chłonny temat i tak jak pan rektor wspomniał, dynamiczny, turbulentny, co chwila się coś zmienia. Czy dostrzega pan czy, lub są zauważalne. Zmiany w szkolnictwie wyższym lub też nauce ogółem związane z pandemią, będące ewentualnie następstwem czy pochodną pandemii, która też na ten sektor w jakiś sposób wpłynęła? Tak, rzeczywiście zmiany są. Jedyną stałą rzeczą są zmiany, jak to czasami się słusznie mówi. Tutaj chciałbym jednak podkreślić, że nauka i edukacja szkoły wyższe. Generalnie nie lubią rewolucji. My zdecydowanie powinniśmy w długiej perspektywie funkcjonować. Oczywiście zmieniać się, dostosowywać no postęp, przecież my kreujemy też postęp, więc powinniśmy nadążać, wyprzedzać i kreować rzeczywistość, ale bez rewolucji. Natomiast pandemia pokazała, ja zawsze mówię, że my jesteśmy szczęściarzami, że w tej naszej branży możemy funkcjonować w odróżnieniu od bardzo wielu innych. Proszę zobaczyć badania naukowe, edukację. Byliśmy w stanie w okresie pandemii prowadzić, kontynuować. Ja zawsze podkreślam, że uczelnia funkcjonuje. Wszystkie swoje funkcje realizując, no, no może w zdecydowaną większość, może tak, realizując, ale w innej formie. I, I powinniśmy maksymalnie zachować to, czego się nauczyliśmy, bo nauczyliśmy się bardzo, bardzo wielu rzeczy. Właśnie ta rzeczywistość zmusiła nas do przejścia na nauczanie zdalne, do organizacji zdalnych posiedzeń. Które mają oprócz minusów, także plusy, i chcemy to maksymalnie zachować je w tej nowej rzeczywistości, która będzie pewnie jakąś mieszaną, jakąś hybrydą. Myślę, że też Pan tutaj się zgodzi, że warto wyciągać te dobre praktyki właśnie nauczania zdalnego. W ostatnim czasie ten termin dobre praktyki bardzo często się pojawia zarówno w funkcjonowaniu uczelni, ale ogólnie w tym otoczeniu społeczno-gospodarczym. I idąc dalej w temacie nauki i edukacji. Jakie widzi pan jako naukowiec, jako też rektor, gospodarz uczelni, kierunki, w którą stronę nauka i edukacja w Polsce będzie się w najbliższym czasie rozwijała? To są wielkie wyzwania, musimy, powtórzę, kreować rzeczywistość, bo to nie jest tak, że my się powinniśmy, najlepsze uczelnie akademickie nie tylko powinny dostosowywać się do rynku pracy, ale go Tworzyć, współtworzyć przez badania, innowacyjne badania. Tutaj oczywiście wyzwania się wiążą z technologią. Rynek pracy się bardzo dynamicznie zmienia. My powinniśmy przygotowywać świetnie ludzi do zawodów, których jeszcze nie ma, do nowej pracy. Przede wszystkim ucząc ich, jak się uczyć. Także pewne umiejętności, które są trwałe. Ja trochę nawiązuję do tych moich refleksji o moich studiach. Co na dłuższą metę okazuje się najcenniejsze. To są te dobre fundamenty, które pozwalają nam potem w tej zmieniającej się rzeczywistości się utrzymać. My mamy bardzo ważną rolę do spełnienia jako uczelnia ekonomiczna. Ekonomia jest związana z każdym innym obszarem, więc my musimy też integrować się z innymi badaniami. Jesteśmy wszędzie potrzebni. Wszędzie jest aspekt ekonomiczny, efektywnościowy i to powinniśmy w tych naszych działaniach jeszcze lepiej wykorzystywać. Pozostając w temacie tej rzeczywistości, w marcu tego roku Senat naszej uczelni uchwalił. Myślę, że ogromny dokument, nie tylko pod kątem tego, że ma wiele stron, ale też pod kątem jego wagi, czyli nową, to jest warte podkreślenia nową strategię naszej uczelni na lata 2021-2024. Strategię, którą Pan również miał zapisaną w swoim programie wyborczym jako jeden z celów funkcjonowania dalszego uczelni. Jakie są Pana zdaniem, jako rektora, jako jednego z autorów tego dokumentu, największe wyzwania związane z wdrażaniem i realizacją strategii? Gdybym chciał o takim głównym akcencie powiedzieć i tylko jednym, to bym podkreślił umiędzynarodowienie. To jest taki kluczowy element, dlatego że my mamy niezwykle silną pozycję, o czym mówiliśmy w kraju, ale chcemy znacznie wzmocnić pozycję w Europie i na świecie. Chcemy być bardziej, jeszcze bardziej i my jesteśmy już międzynarodową uczelnią, ale chcemy być jeszcze bardziej międzynarodową w badaniach, w edukacji. Jeżeli chodzi o liczbę studentów, pracowników, projekty naukowe i tak to jest taki główny wyróżnik. To nie jest może cel sam w sobie, to jest też środek do tego, żeby jakość i badań i edukacji jeszcze była wyższa bo mimo tej naszej mocnej pozycji zawsze jest pole do poprawy to jest najważniejsza sprawa my jesteśmy uczelnią sprowadzimy badania i prowadzimy edukację i jakość badań i edukacji jest najważniejsza i jeszcze jeden element bardzo ważny do tego podkreślałem że my jesteśmy sprawną organizacją ale tutaj też mamy jeszcze sporo do zrobienia żeby być jeszcze lepszym chociaż pan wymienił ten ranking który pokazuje że jesteśmy bardzo dobrym pracodawcą ale mamy pewne rzeczy do nadrobienia że chodzi o politykę motywacyjną o także o dalsze odbiurokratyzowanie, o jeszcze sprawniejsze działanie. To są takie główne elementy tej strategii. To jest związane też z tym, co pan rektor już wspomniał, czyli że jako uczelnia, jako ośrodek akademicki tak naprawdę powinniśmy rzeczywistość kreować, a nie się do niej dostosowywać i to też jest ważne w rozwoju uczelni, który też w tej strategii jest zapisany, bo faktycznie ona wskazuje na to, że uczelnia ma się dalej w tej perspektywie czasowej, ale też patrząc na wizję w dalszym horyzoncie czasowym tylko i wyłącznie rozwijać, czego Panu jako rektorowi, ale też naszej uczelni serdecznie życzę i myślę, że nasi słuchacze również życzą. Panie rektorze, wyjdźmy na chwilę z gabinetu rektora, przejdźmy na zajęcia. Pan prowadzi również zajęcia na studiach. Czy da się odczuć takie wrażenie od studentów, że akurat teraz o tej porze mają zajęcia z rektorem? I czy w związku z tym ewentualnie ma pan jakieś sprawdzone sposoby na prowadzenie zajęć ze studentami? Ja bardzo się staram oddzielać te funkcje i bardzo dbam o to, żeby po pierwsze, żeby ta funkcja rektorska nie wpłynęła negatywnie. Ja bardzo pilnuję, żeby zajęcia zawsze były, zawsze pilnuję, żeby korespondencja dla mnie była kierowana nie na mój adres rektorski, odbywam konsultacje i tak dalej. Staram się bardzo oddzielać. Czy da się to zrobić i czy nie ma, czy studenci jednak nie mają takiego, no jednak odczucia, że no pewnie do końca się nie da. Ja to trochę czasami w ankietach też czytam, ale w małym tylko stopniu. Sprawdzone sposoby, ja się staram zawsze bardzo nawiązać dialog, mimo, że tylko wykłady prowadzę, nie ćwiczenia, to wiadomo, natomiast zawsze zaczynam od rozmów, od pytań, bardzo mi zależy na, na właśnie na tym i zawsze mówię, że nie ma złych pytań, bardzo lubię taką formułę otwartą, że ja nie lubię, jak nie ma pytań, ja lubię, jak są pytania na dowolny temat, także prowokuję do rozmów, prowokuję do dyskusji, na tym mi bardzo zależy i generalnie to chyba jest dobrze odbierane. To jest ważne, żebyśmy ze sobą rozmawiali, bo ja zawsze mówię po co jeszcze mamy wykłady. No, wykłady się wydają taką archaiczną formą, właściwie jakby nieprzystającą do rzeczywistości. Po co jeszcze wykład, skoro można w inny sposób tę wiedzę łatwo zdobyć. No to ja wtedy mówię, że właśnie chodzi jednak o ten kontakt, o ten unikalny zupełnie okazję dla obu stron. Dla mnie to jest też wielka frajda zawsze spotkanie z kolejną grupą, z kolejnym rocznikiem. To jest też zawsze przyjemność i wyzwanie. Ja zawsze z pewnym dreszczykiem emocji, mimo tylu lat już nie czuję żadnej rutyny. To zawsze się pojawi coś nowego. Tak, zawsze coś nowego, zawsze to są nowi ludzie, młodzi ludzie. Zresztą wspaniali, ja uważam, że mamy, pozwolę sobie na, na taką dygresję, mamy wspaniałych studentów. To jest też element tego właśnie przywileju. Nasz zawód, zawód nauczyciela akademickiego jest ogromnym przywilejem. Mieć do czynienia z młodymi ludźmi i to z wybranymi, z tak dobrymi ludźmi, ludźmi o takiej wiedzy, o takim podejściu. W takiej uczelni jak nasza jest to jeszcze bardziej odczuwalne, także to naprawdę jest sama przyjemność. Wspomniał Pan Rektor o tej interakcji. Ja również uważam z tej drugiej strony, z tej perspektywy studenckiej, że wykłady może faktycznie. Trochę nabierają formy archaicznej, natomiast jeżeli są prowadzone w formie właśnie interakcji i kontaktu, a nie w cudzysłowie trochę suchego czytania to, co jest napisane w książce, to faktycznie mogą spełniać jak najbardziej swoją rolę takiego miejsca, gdzie można zdobyć nową czy utrwalić już dotychczasową wiedzę. Niestety pandemia wpłynęła czy wpływa na to, że ta interakcja jest w jakiś sposób ograniczona. Pan rektor ma swoje doświadczenia nauki zdalnej, czy różniła się ona znacznie w porównaniu z zajęciami w uczelni? Z jednej strony można powiedzieć, to są dobre doświadczenia, że w zasadzie no ja powtórzę, miałem oczywiście wykłady od samego początku, miałem od od tego semestru, który rozpoczęliśmy w sali, a, a potem przeszliśmy na nauczanie zdalne. Z jednej strony pozytywne doświadczenia, że generalnie można tych większość celów uczenia się osiągnąć, ale z drugiej strony mi właśnie brakuje tego kontaktu. Kiedy zadaję pytanie i nie widzę osób, do których to pytanie kieruje. To jest jednak zupełnie inna sytuacja niż gdy jesteśmy w sali i ja widzę, ja potrafię też się dostosować do reakcji, do tego, co widzę, kogo widzę. No tego mi brakuje. Tego rzeczywiście nie da się do końca osiągnąć w nauczaniu zdalnym. Więc pewnie dlatego, jak już pandemia się skończy, musimy pewnie jakiegoś, szukać jakiegoś kompromisu, zachować te plusy. Do pewnych zajęć. Słyszę, że seminaria, takie kontakty, szybkie konsultacje mogą się odbywać zdalnie, ale ten kontakt jednak żywych ludzi po obu stronach i prowadzących i studentów musimy także zachować. To jest to, o czym pan rektor wspomniał, jest, wydaje mi się, że z perspektywy nauczyciela akademickiego, taką dosyć szeroką refleksją i bardzo często powtarzaną, miałem przyjemność rozmawiać już z. Akurat z kolegą z katedry z panem profesorem Michoniem i on również podkreślał, że tak jak gdzieś mocno nie uciekamy, jeżeli chodzi o cele kształcenia, cele uczenia faktycznie tę wiedzę da się przekazać, to jednak ten kontakt jest czymś, co na pytanie co najbardziej różni nauczanie stacjonarne od nauczania zdalnego, pojawia się jako ta pierwsza odpowiedź, czyli ten kontakt, ta interakcja. Miejmy nadzieję, że już niedługo do tej normalnej interakcji, do normalnego kontaktu będzie można powrócić. Panie rektorze, pan w czasie swojej kariery naukowej odbył kilka stażów naukowych w różnych częściach Europy. Czy z jakimś miejscem, czy może z jakąś uczelnią, ma pan szczególne wspomnienia? Czy któreś z miejsc pana zachwyciło, albo wręcz zaskoczyło? Oj, mam rzeczywiście sporo tych doświadczeń. To było dla mnie ważne, no to to się wiązało też właśnie z tym zainteresowaniem światem, więc trochę to też była dla mnie kompensata tego, że byłem w jednym miejscu, no bo to rzeczywiście jest taki typowy polski model, że kończysz jakąś uczelnię, się tej uczelni pozostaje. Ale wyjeżdżając, a ja w sumie spędziłem, no jakby tak podsumować, to możemy nawet do trzech lat życia razem by było, no między dwa a trzy, to to jest pewne zrównoważenie. No, najdłuższy pobyt i on był, miał wyjątkowo dużą rolę od, odegrał, to był Uniwersytet w Bremie, gdzie byłem na takim długim stażu Fundacji Humboldta. Jestem Humbolczykiem. to jest taka fundacja, która od lat oferuje... Starze w niemieckich ośrodkach naukowych, naukowcą z zagranicy po doktoracie. Ja tam bardzo intensywnie pracowałem nad habilitacją, byłem częścią tamtego ośrodka i to, to było super doświadczenie. Zresztą żyliśmy tam z rodziną, to też było ważne dla całej naszej rodziny. A drugim miejscem, wyjątkowym, które byłem krócej trzy miesiące, ale miejscem no, niezwykłym, to London, London School of Economics, jedna z najlepszych w ogóle uczelni na świecie, rzeczywiście prestiżowy ośrodek, to było niesamowite doświadczenie. Mieć kontakt z osobami, uczestniczyć w wykładach, ale również w dyskusjach, dyskutować w takich warsztatach różnego rodzaju, którzy tam, to jest jeden z najsilniejszych ośrodków w ogóle ekonomicznych, w tym także ekonomii, polityki społecznej. To było niezwykłe doświadczenie. Mm -hmm. Teraz pozostając w temacie tych miejsc na świecie. Pan rektor na początku wspomniał, że jedną z takich pasji w życiu by są podróże, jest zainteresowanie światem, więc pewnie tutaj odpowiedź na kolejne pytanie też będzie bardzo ciekawa. I może też rozległa. Czy są jakieś miejsca na świecie, czy jakieś wspomnienia z podróży, które pan darzy szczególną sympatią? Na przykład ulubiona destynacja wakacyjna, jeżeli jest coś takiego, albo taka druga część pytania, czy jest jakiś kraj, miasto, zakątek świata, które są marzeniem, które chciałby pan zwiedzić, zobaczyć? Tak, rzeczywiście bardzo lubimy z żoną podróżować. No, wcześniej z całą rodziną, teraz już wiadomo, dzieci są dorosłe, więc z żoną. I właściwie każde miejsce, do którego. A nie powtarzamy, my generalnie co roku jeździmy gdzie indziej, nas pociąga. I to wie pan, my mamy, ja mam takie podejście, to nie musi być bardzo daleko. W zeszłym roku, ze względu na pandemię, odpędziliśmy bardzo krótki, ale przepiękny urlop w południowo-wschodniej Polsce, pod Podkarpaciu. Przepiękne miejsca różne zwiedzaliśmy. Natomiast oczywiście, wiele miejsc na mnie zachwyciło, to lista byłaby długa. Na przykład, Izrael, niezwykłe miejsce. Dla mnie, Jerozolima jest takim miejscem, miastem zupełnie niezwykłym. Ale oczywiście, ta lista jest długa. Natomiast na przyszłość marzymy o Patagonii. To jest takie nasze bardzo odległe Aha. miejsce, do którego chcielibyśmy. No jak się da no, w jakiejś tam nieodległej perspektywie pojechać, nas no, ciągną właśnie takie chłodne klimaty. Byliśmy na przykład na Pittsbergenie, na Svalbardzie, zjeździliśmy Laponię, no właśnie w różne takie chłodne. Jesteśmy dość nietypowi, tak jak ludzie tęsknią i chcą latem do ciepłe miejsca jeździć, to no, my jeździmy w chłodne. Ciepłe kraje też, ale niekoniecznie latem, tak jak byliśmy Rozumiem. w Zjednoczonych Emiratach ale Oczywiście południe Europy, no wiadomo Włochy, Hiszpania i tak, ale niekoniecznie latem. Rozumiem. Panie Rektorze, na co dzień pełni Pan właśnie funkcję rektora, jest Pan nauczycielem akademickim, ale zakładam też, jak tylko nasi słuchacze zobaczą, że rozmowa odbywa się z Panem Rektorem, to będą ich interesować te pasje, te zainteresowania niezwiązane z karierą naukową, z pełnieniem swojej funkcji w uczelni. Więc zapytam, co w czasie wolnym robi Rektor Żukowski? Staram się właśnie aktywnie wypoczywać. Chodzimy takie dość szybkie marsze, takie no, sportowe, to może byłaby przesada, ale i to tak staramy się regularnie z żoną. Codziennie. Oczywiście jak je, wakacje też mamy bardzo, bardzo aktywne. My nie lubimy leżenia w jednym miejscu. I to właśnie Aktywnie bardzo zwiedzamy, chodzimy. Bardzo lubię pracę w ogrodzie. To mi daje niezwykłe odprężenie. Nawet w takim ciężkim dniu to jest po prostu no, radość wielka, wykonywać mhm. proste prace w ogrodzie. Oczywiście kultura też jest, tej nam bardzo mi brakuje teraz, w czasie pandemii, takiej żywej kultury teatru, filharmonii, kina też, także tego też. Okej, okay. bardzo się cieszę, że pan rektor zahaczył temat kultury, ponieważ chciałbym pozostać w temacie pasji, ale może właśnie bardziej zainteresowań kulturalnych. Padło hasło teatru, filharmonii czy też kina, więc zapytam, czy jest jakaś książka albo film, które szczególnie pan lubi, który może w jakiś sposób wpłynęły na pana życie, do których lubi pan wracać i oglądać, czytać jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, chociaż w temacie destynacji powiedział pan, że raczej nowe miejsca, więc może w temacie tutaj zainteresowań kulturalnych jest podobnie. Oj, tutaj jest podobnie. Ja raczej staram się nowe rzeczy czytać. Staram się być w miarę na bieżąco. To jest bardzo trudne. Zawsze ten czas jest ograniczeniem, ale od tego jest ekonomia, żeby wiedzieć, jak sobie radzić. Ja bardzo lubię poezję. Zawsze lubiłem poezję. Czytam poezję. Natomiast staram się czytać. Kiedyś mnie bardzo interesowała i to była moja pasja właśnie skandynawska literatura. A jeżeli chodzi o filmy, bardzo różne. Staram się oglądać to, co jest cenne. Korzystamy z tych dostępnych form. W tej chwili wiadomo, jakich platform Natomiast może Państwa zaskoczę, ja jestem miłośnikiem filmów o Jamesie Bondzie. I bardzo jestem miłośnikiem Bonda. I nie mogę się doczekać na premierę tego kolejnego Bonda. Już kilkakrotnie odkładaną. Wiem, że 8 października, no pamiętam datę, 8 października będzie polska premier. Miejmy nadzieję, że to faktycznie będzie 8 że, października, że to się, stanie. się akurat idealnie wpisuje w początek roku akademickiego kolejnego. Tak także myślę, że mamy w tym temacie podobne zainteresowanie Jamesa, Jamesa Bonda. Panie rektorze. Mamy taki zwyczaj w naszym podcaście studyjnie, że na sam koniec pytamy naszych gości już po całej rozmowie, po wielu tematach, które czasami są trudne, ale też są bardzo budujące i merytoryczne. Pytamy o sprawdzony, wypróbowany sposób na odpoczynek i relaks. Nie jakoś Pan do tego nawiązał, do tych prac w ogrodzie, ale czy jest, jest coś jeszcze, co Pan uznaje za dobry sposób na odpoczynek, na relaks? Powtórzę. Aktywność, właśnie spacer to nieprawdopodobnie to jest prosty. Wszystkim polecam. Kiedyś mieliśmy psa i ten pies był z takim sposobem, bo pies wyprowadza, jak to się mówi, pana na spacer, więc w tak. każdej pogodzie. Wy... No ale pies już odszedł od nas, psa kole... na kolejnego się nie zdecydowaliśmy. Stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie sobie z życia nadal organizować wokół psa podporządkować tak, aż tak bardzo. Natomiast spacery udaje się również, nie mając psa spacerować, i praca w ogrodzie. Prosta. Praca, wysiłek fizyczny, regularny, nieprawdopodobnie odpręża. Potrzebny jest dla ciała i dla umysłu. To bym polecał każdemu. Rozumiem. My również za radą pana rektora, wszystkim naszym słuchaczom, polecamy ten aktywny odpoczynek, aktywny relaks. To jest też coś, co buduje zarówno ciało, ale też umysł, duszę. Także serdecznie polecamy. Panie Rektorze, serdecznie dziękuję za przede wszystkim poświęcony czas. Ja wiem, że praca Rektora nie jest łatwa, żeby ten termin na rozmowę znaleźć. Tym bardziej jest mi niezmiernie miło, że mieliśmy okazję porozmawiać. Bardzo dziękuję za podzielenie się wspomnieniami z czasów studenckich, spojrzenie z perspektywy Rektora, ale również spojrzenie z perspektywy nauczyciela akademickiego oraz za troszkę odsłonięcia rąbka tajemnicy dotyczących tych pasji, gdzie... Pewnie na co dzień nie jest to takie łatwe, żeby o tym słyszeć, także myślę, że z perspektywy naszych słuchaczy to będzie ogromna wartość tej rozmowy, że mogliśmy dowiedzieć się, czym interesuje się pan rektor, i że 8 października może spotkamy się w kinie na kolejnej części Jamesa Bonda. Drodzy słuchacze, serdecznie dziękuję za kolejny odcinek podcastu Studynie. Widzimy się już, a właściwie słyszymy, w kolejnym odcinku. Panie rektorze, jeszcze raz serdeczne. Podziękowania. Ja również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i serdecznie wszystkich państwa pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy w następnym tygodniu na kolejny odcinek, a także na jego krótką zapowiedź w środę o 17:30 w Radiu Afera.